właśnie wskakuję do świata Toca Life World i zaczynam kolejny challenge. Pokażę Wam, jak stworzyć postacie kucyków pony, a to wszystko za sprawą tego komentarza. Zapytałam Was, co chcielibyście zobaczyć kolejnym razem, a tutaj proszę bardzo, koniki pony powinna stworzyć. Z racji tego, że były już minionki, był już psi patrol, no to teraz czas na kucyki. Moim ulubionym jest chyba Pinkie Pie. Wypiszcie, czy lubicie kucyki, co chcielibyście zobaczyć kolejnym razem, kciuki, subskrypcja, no i zaczynamy challenge! No i zaczynamy naszą zabawę oczywiście od kreatora postaci. Czas na pierwszego kucyka, czas na pierwszą dziewczynę, a będzie nią Pinkie Pie, czyli tak jak Wam mówiłam przed chwilą, moja ulubienica. Pinkie Pie, czyli kolor różowy, więc stwórzmy tutaj najpierw piękną buźkę. Chciałabym, aby miała fajny uśmiech, no i najważniejsza rzecz, czyli włosy. Włosy powinny być takie dosyć ciemno-różowe. No i przede wszystkim bym chciała, aby miała kiteczkę na bok. Takie długie włosy, zobaczmy, która fryzura będzie się nadawała. Bardziej mi chodzi chyba o coś takiego. Tak na bok zrobione, pięknie to wygląda. Chociaż ta jest chyba jeszcze lepsza. Następnie odpowiedni strój, coś różowego. To chyba ma za dużo kwiatków, to nie pasuje. Co tutaj będzie idealne? Może taki bardziej szkolny strój wybierzemy? To jest świetne, zobaczcie na to. Powiedziałabym nawet, że idealnie. No i na sam koniec coś jeszcze na głowę. Opaska. Z czym ona mi się kojarzy? Pinkie Pie oczywiście ze słodyczami. I chyba lepiej będzie pasować ta opaska z takim lizakiem. No dobra, pierwsza postać zrobiona. Pinkie Pie gotowa. Czas teraz na kolejną. Również jeden z moich ulubionych kucyków. Tadam. Czy się już dowiadujecie? Już wiecie. Oczywiście związana z tęczą, czyli Rainbow Dash. Rainbow Dash, czyli niebieski kolor głównie, a w zasadzie taki błękitny, taki idealny. Włosy zrobimy jakieś takie śmieszne. Rainbow Dash jest bardzo, ale to bardzo kolorowa. Może te włoski pasują do niej idealnie. No i zanim wybiorę strój, to musi być odpowiednia opaska. Tutaj mamy taką tęczę rainbow, jednak ja chyba zdecyduję się na to. No zobaczcie, typowa tęcza na głowie. No i teraz strój. Czy my znajdziemy tutaj coś tęczowego albo coś związanego z chmurkami? To mi się podoba, zobaczcie, tylko jest chyba za bardzo aż takie seledynowe i morskie. To fajnie również wygląda i chyba najbardziej mi pasuje właśnie do Rainbow Dash. Buźka taka przekrzywiona na bok, więc może damy ten uśmiech. Karnacja nieco jaśniejsza. Oczy jeszcze zmienię na te moje ulubione. No i mamy to. Czas teraz na kolejnego kucyka. Najbardziej romantyczny ze wszystkich. Taka jasna. Fluttershy! Tylko Fluttershy powinna być bardziej taka żółta, nie sądzicie? Może wybierzmy ten kolor. To jest ok. Teraz tylko dobieramy nosek, oczy, brwi zrobimy jej takie może jasno-różowe, ponieważ ona ma takie włosy jasno-różowiutkie. No i one też są tak na bok zarzucone, więc chyba będzie podobna fryzura jak dla Pinkie Pie, chociaż to mi się podoba nawet lepiej, taki jakby warkoczyk. Delikatny uśmiech, no i co? Najpierw coś na głowę, myślę, że tutaj wybiorę po prostu sobie różową opaskę. Ta jest idealna, podoba mi się, a sukienka oczywiście różowiutka, może być ta z kwiatkami, albo ewentualnie może być jeszcze ta różowiutka, ale chyba podoba mi się bardziej ta z tymi kwiateczkami. No i mamy trzeciego kucyka, no a będzie ich jeszcze więcej. Teraz czas na Twilight Sparkle. To będzie trudne zadanie, ponieważ musimy znaleźć róg jednorożca na głowę. Wydaje mi się, że on gdzieś powinien tutaj być. No, zaraz go wspólnie poszukamy. Włosy ciemnofioletowe, takie bordowe, albo ten kolor chyba będzie idealny. Z tego co pamiętam, to ona ma grzywkę, taką prostą. No i oczywiście do tego wybieramy długie włosy, które będą pasować. Chyba to powinno być idealne, chociaż nie do końca lubię tą fryzurkę, ale do niej pasuje tutaj. Jeśli chodzi o strój, to powinny być chyba tutaj skrzydełka. Tutaj jest taka odjechana jedna kiecka. Gdzie ona tutaj nam się schowała? Właśnie ma taki jakiś fioletowy kolor. A może to był bardziej dres? Chyba mam to. Tadam! O to mi chodziło. O rany. A faktycznie odjechane totalnie. Zapomniałam dziewczynom w ogóle dać policzki. Mogłyby być jakieś takie rumieńce, bo one fajnie tutaj nam będą pasować, więc ja tutaj to tak zostawię. No i teraz ten róg jednorożca chyba będzie, poczekajcie, mamy czapeczkę, mamy czapki, czepki, kokardy, książka nawet na głowę. A gdzie jest róg? Czy tutaj jest w ogóle coś takiego? Mamy lodarożka, ale to chyba nie o to chodzi. O nie, chyba nie będzie rogu. Mamy taką choinkę, mamy koronę. W sumie to ona to jest prawie jak taka ich księżniczka. A, co to? Nie, 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 nie. Tego to ja tutaj nie chcę. Szukamy dalej. Może tutaj gdzieś będzie ten róg. Znalazłam! Mam, zobaczcie. Taram! A, zobaczcie, jak to czadowo wygląda. O, przepięknie. Słuchajcie, muszę tylko dołożyć tutaj policzki dziewczynom, no bo będą chyba jakoś lepiej wyglądać. Będą miały takie fajne rumieńce. Tutaj na przykład damy takie malutkie. Rainbow Dash również damy takie nieco jaśniejsze. O, może jakieś coś takiego. I damy je takie nieco mniejsze również. No i jeszcze nasza Fluttershy. Ona będzie miała jasne policzki i zrobimy jej takie większe, okrągłe. O, to mi się podoba. Dobra, słuchajcie, 4 jakby kucyki są już stworzone. Pięknie wyglądają. To teraz czas na Applejack, czyli na szaleńca. Co my tutaj możemy wybrać? Oczywiście twarz standardowo tak samo, troszeczkę możemy jaśniejszą dać karnację, oczy takie duże, brwi zrobimy brązowe dla odmiany, szeroki uśmiech od ucha do ucha, włosy muszą być żółciutkie, coś takiego, nawet jeszcze jaśniejsze by to mogło być. Chociaż ciężko taki kolor jest tutaj uzyskać. Myślę, że ten będzie ok. Czy uda się zrobić tutaj taką kitkę? Kitkę jedną na czubku głowy. Szukamy odpowiedniej fryzurki. To nie. Chciałabym, żeby zarówno to była kitka, ale również, żeby to były takie rozpuszczone troszeczkę włosy. To jest idealne. Tadam! Zobaczcie na to, jak pięknie wygląda. A wiecie, co będzie najważniejsze w jej stroju? Oczywiście kapelusz. I to kapelusz kowbojski, gigantyczny. Szukamy zatem, który będzie do niej pasować idealnie. Gdzie tutaj mamy taki kapelusz? Póki co, słuchajcie, to żaden mi tutaj nie pasuje. Powinien być taki, tylko że zdecydowanie większy. O, jak ten! O, te są piękne, ten za jasny. Ten z kolei chyba będzie pasować idealnie. I mamy to! Tylko z kolei teraz ta fryzurka jakoś tak nie pasuje. Musimy wymyśleć coś innego. Chyba jednak damy jej takie bardziej rozpuszczone włosy. No i teraz strój. Tu jest problem. Bo moim zdaniem sukienka żadna nie będzie pasować. No bo taka żółta, pomarańczowa. Może jedynie ta w paski. No dobra, niech zostanie ta sukienka, ale włosy damy takie bardziej na bok. No i zobaczcie na to. Tadam, tadam! Mamy tutaj 5 przepięknych dziewczyn, a to nie koniec. Czas na szóstego kucyka. Jak myślicie, kto to będzie? Rarity. Dziewczyna, która uwielbia się stroić. Taka modnisia. Przepiękna. Ona musi mieć jasną karnację. Jaśniutką, bardzo jaśniutką. Może to wybierzemy? Albo nawet jeszcze to. Myślę, że tak będzie ok. Uśmiech, brwi zrobimy jej może takie ciemniejsze, ponieważ ona ma włosy takie fioletowe. I wybierzmy sobie ten oto kolor. Zróbmy jej fryzurkę, która również będzie na bok zaczesana, jak taka grzywa kucyków. No bo wszystkie dziewczyny podobnie wyglądają, jeśli chodzi o fryzury, tylko że ona nie będzie miała kitki, ale poszukamy sobie odpowiedni warkoczyk. to jest ok. Zobaczcie na to. Przepięknie się prezentuje. Nosek zrobimy jej nieco jaśniejszy. Może ten uśmiech jeszcze zamienimy sobie na inny. Gdzieś tutaj są takie fajne buźki. O, ta jest superowa. Zobaczcie na to, do niej pasuje przepięknie, chociaż oczy do niej to powinny mieć takie długie brwi. Chyba to jest ok. Na głowę ubierzemy jej opaskę białą z taką kokardą, no bo ona cała jest właśnie biała, natomiast strój i z tym może być problem. Co by tutaj wybrać? Takie fioletowe. Te buty nie do końca mi tutaj pasują, a nic fioletowego już niestety tutaj nie ma. To może jakąś koszulkę albo jakąś bluzę. Zobaczcie, to jest idealne, o wow, eleganckie i wygląda przepięknie. Na koniec jeszcze tylko policzki, zrobimy jej takie jasne i takie dosyć duże. No i mamy to! Myślę, że 6 tych podstawowych kucyków w wersji dziewczyn wystarczy, a teraz zapraszamy je, aby każda z nich dostała swój odpowiedni atrybut. Najpierw Applejack, z nią pójdziemy sobie na targ, gdzie są owoce i warzywa, ale co nas interesuje? Oczywiście tylko i wyłącznie jabłuszka, więc banany omijamy, pomarańcze również, no i bierzemy jabłko do ręki, które wygląda naprawdę apetycznie. Z kolei Fluttershy i Rarity uwielbiają piękno, więc damy dziewczynom jakieś kosmetyki. Proszę bardzo, dla Ciebie jakiś taki perfum, idealny, zobaczcie, zapewne bardzo pięknie pachnie. Natomiast dla Ciebie, kochana, przydałoby się coś fioletowego albo równie tak bardzo różowe, więc wybierzemy sobie jeszcze jakiś krem. Szukamy teraz czegoś dla Rainbow Dash i to nie powinno być trudne. Potrzebujemy tęczy, więc idziemy do wesołego miasteczka, ponieważ tutaj jest mnóstwo tęczowych rzeczy. Zobaczcie, są nawet okulary, które wyglądają mega fajnie. Mamy tutaj tęczowego przyjaciela, jest też tęczowy balonik i to właśnie po niego tutaj głównie się wybrałam. A teraz Pinkie Pie, która kojarzy mi się najbardziej ze słodyczami, więc wybierzmy się na targ i my tak szybciutko tutaj poprosimy bez kolejki jakąś może przepyszną babeczkę, lizaka czy też może pączka. Chyba wybierzemy sobie tę przepyszną babeczkę. O rany, wygląda mega apetycznie. O nie, ona już ją zjadła. O nie, na szczęście jest jeszcze druga i mamy jeszcze takie różowe ciasteczko. Ciężko mi z wyborem czegoś dla Twilight Sparkle, bo to powinno być błyszczące i mieniące się z daleka. Może znajdziemy tutaj jakąś gwiazdeczkę, może znajdziemy coś, co będzie do niej idealnie pasować. No i oczywiście coś najlepiej w kolorze fioletowym. Czy na poczcie coś takiego będzie? Mam to chyba. Tadam! Słuchajcie, taka tajemnicza szkatułka, a w środku idealnie pasujący do niej klejnot. Moim zdaniem, kochani, challenge jest wykonany. Dziewczyny wyglądają przepięknie. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Ja oczywiście czekam na kolejne komentarze. Dziewczynom w oczach pokazały się serduszka. 6 przepięknych kucyków pony. Jak widzicie, ich stworzenie wcale nie jest takie trudne, za jakie mogłoby się wydawać. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Pa, pa!